Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sons of the Forest razem z Kelvinem. Dzisiaj... Tak, tutaj sobie troszkę poukładałem na szafce. Dzisiaj pójdziemy, moi drodzy, mam zaplanowany odcinek, a mianowicie idziemy w te dwa punkciki fioletowe, bo trzeba fabułę do przodu popchnąć. Miałem iść do jaskini, wtedy nie wyszło, mieliśmy iść w tym odcinku do kolejnej jaskini, ale stwierdziłem, pójdziemy z fabułą, bo może ona pokieruje nas lepiej jakoś, więc żeby nie błądzić, po prostu biorę tutaj to jedzonko, które tutaj jest, bo zostawiłem sobie, nie wiem ile mamy, i jedną sztukę tylko, dobra, i powinno nam się na zewnątrz wysuszyć jeszcze kilka, z wodą to nie będzie problemu, bo sobie nabierze... Ja pierdziele, nie strasz mnie dziewczynko! Witaj, witam serdecznie, dzień dobry. Ładne masz trzy nóżki. Ty chcesz nam coś dać? Nie, nie, tylko z nami sobie siedzisz tutaj, tak? Dobra, to nie zawracam ci głowy. Czy to już się wysuszyło? Chyba nie. Nie mam pojęcia, jak to sprawdzić. Ale nie wygląda na wysuszone. Zostawimy to w razie czego. Powiększyłem tutaj trochę rampę. Tutaj kolejne miejsce na patyki zrobiłem. Kolejne na kamienie, ale już i tak się nie mieści. No i dołożyłem nieco kości. Jezu, ona tak będzie siedzieć? Kelvin też? Dobra. Odpoczywajcie sobie, ja idę na łowy. Ku przygodzie. Oj, nie, nie to chciałem wyjąć. Ku przygodzie. Bierzemy siekierę w dłoń. Jesteśmy wyspani, w miarę najedzeni, w miarę napici. Nie wiem, co z tą łapką nadal chodzi, ale... Może kiedyś się dowiem. Dobra. Zmierzamy ku pierwszemu punktowi. Który jest bliżej? Nie mam pojęcia, idziemy wzdłuż tej drogi do plaży i może ten punkcik się jakoś przybliży do nas. Na tej plaży jeszcze nie byliśmy, więc może coś tam będzie nowego, ciekawego. Tylko serio, jestem ciekaw, czy to nie jest jakoś po drugiej stronie mapy. Nie boję się ciebie, Gremlinie. Najgorsze jest to, że ich nie widać kompletnie, słychać, a nie widać. Można dostać się z zawału. Dobra, dużo zwierzątek tu jest. Przydałoby się pozbierać tego mięsa trochę na zapas. Powkładać na suszarki, żebyśmy nie mieli problemu z tym jedzeniem. A z wodą to nie wiem jak zrobić. Czy da się jakiś pojemnik na wodę stworzyć, czy coś? Najlepiej też chyba w ogóle osiedlić przy jakimś zbiorniku wodnym, tak jak tutaj na przykład jest. I wtedy tylko wychodzimy, bierzemy tą naszą manierkę. Ja wiem, przy okazji napełnię. Weź. Napełnij ją, przyjacielu. Dobra. No i idziemy dalej. Tam jest jeszcze jakiś punkcik. Czy co? Nie, nie wiem, czy w nim byłem. Te punkty się w miarę pokrywają. Tam jest punkt, w którym rozpoczęliśmy naszą rozgrywkę chyba. Albo nie, 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 tam. Dobra, już kojarzę, czyli tam mniej więcej teraz na górę jak patrzę, to stamtąd, tam się pojawiliśmy, stamtąd przyszliśmy, tam gdzie na rogu taką jaskinię widzicie, w prawym górnym rogu mapki. Potem poszliśmy do tego punktu, który teraz na górze mapy widzicie. Tam stworzyłem spanko, tam się przespaliśmy, dlatego na tym punkcie świeci się domek. Tam jest nasz dom, razem z Virginią i z Kelvinem, on chyba próbuje za nami iść. A tu jeszcze nie byliśmy w takim razie. Idźmy do tego punktu. Bo tak to... I w tamtym chyba też nie byliśmy. Chociaż to może być ten bunkier pod ziemią. Dobra, pójdziemy do tego i zobaczymy. Stamtąd powinno być blisko do fioletowego punktu. Jakiegoś questa, tak. Tam mieliśmy pierwszy fioletowy wykrzyknik. To był ten gość zwisający na linie nad jaskinią. Tam też otrzymaliśmy ten lokalizator, który podarowałem jeden Virginia, a potem jak się zespawnował, no to mamy go w plecaku drugi. Ciekaw jestem, ej, ładnie tutaj jest, na takiej wysepce można by się zbudować, bo tamta baza to wiecie, jest taka tylko tymczasowa. Jak będę coś, będę umiał już grać, będę miał jakieś więcej rzeczy, no to zbudujemy taką ładniejszą bazę, osadę powiedzmy, tak. Większy teren po prostu ogrodzę tymi palikami. O, tam jest jakaś mgła, patrzcie. Tu jest ładnie, naprawdę. Taki otwarty teren przy wodzie, można by tutaj zamieszkać. A tam co jest na wodzie?
Coś tam jest na końcu. Jakby wodospad i coś... No nieważne. Później tam pójdziemy. Na razie zasuwam z mapą do punktu. Miejmy nadzieję, że tutaj coś ciekawego będzie, bo w jeden punkt poszliśmy, to był bunkier, w drugim trzeba było mieć łopatę, żeby wykopać, a tutaj może kolejny bunkier. Miejmy taką nadzieję. Pajęczyna. Coś tu jest, już widać takie samochodziki charakterystyczne tych punktów. Nawet bez mapy byśmy tutaj dotarli, bo tak, jest wejście jakieś. Jak widzicie, są oznaczone właśnie takimi rzeczami. Czy ty, kolego, nic tutaj nie masz? Nie, jeszcze rozwalę ten krzaczek. Nope, dobra, czyli tutaj jest tylko oznaczone tym. No i wchodzimy do środka chyba, co? Moi drodzy, latarkę wezmę zamiast tego. Wejdźmy tam. To chyba nie jest bunkier, moi drodzy. To jest jaskinia. Oho, i tam coś słychać. Ja pierdzie. Halo? Jest tu ktoś? Albo coś? Ja pierdzie, coś tam łazi w wodzie. Oh, oh, oh. Komentarz jest zbędny. Czy tam leży? Put in dining. Dining. Wejście do bunkra chyba to jest, patrzcie. Ale jak jest tak napisane, to nie wygląda zbyt przyjaźnie. Aż może. O ja pierdziel. Jest ktoś w domu? Okej. Obawiam się, że tu mogą być jakieś mutanty. Patrząc po tym, co się stało z tymi ludźmi. Może się zacząć zaraz srogo. Tu są strzały. Tu jest coś. E-mail collected. Zobaczmy to. You might find this interesting. You might find this... we are calling it Artifact 1, maybe related to the cube you guys found. Okay, czyli znaleźli jakiś posąg. A tu co? Co za kostki? Kawałek steku. A z czego to jest stek, moi drodzy? Czy to jest z jakiegoś człowieka? O, tu jest jedzonko, ramen. O, proszę, ramen, czyli tutaj mamy zapasy jedzenia jakieś. Tutaj dwie ostrygi, no na pewno są jeszcze świeże. Zapewne. O, a tu co? Mięso i batoniki. Okej, okay, ja wyjmę tę latarkę. Tu potrzebna jakaś karta. Pipu, pipu, nie mamy karty. Czyli tutaj z kartą musimy wrócić, moi drodzy. Brzmi jakby gaz się ulatniał. Ale chyba nic takiego nie ma miejsca. Oj, tutaj znowu zbitą strzałą. Nie wiem, czy to był zombie, czy to był człowiek. Mutant jakiś? Coś, ktoś? To wygląda, jakby było pomieszczenie zamknięte i byśmy byli bezpieczni. Co to, robot? Sprzątający? To jest jakaś... ektoplazma, której chyba się nie da rozwalić. Nie, nie, nie. Tam przejścia po prostu nie ma. Tu mamy dwóch wiszących gości. Trzech, czterech, okej. Okay. Tu się jakiś... latnia gaz, nie mam pojęcia, co to jest. Okej, okay, czyli chyba bez karty już dalej nigdzie nie wejdziemy. Niestety. No cóż, dobra, czyli tutaj trzeba wrócić z jakąś kartą dostępu. Jezus Maria. Jeszcze mi światło mryga tutaj w pokoju. Jeszcze większego klimatu to nadaje. No dobra, niestety. Nic tutaj więcej, moi drodzy, nie zrobimy. Musimy się stąd wynosić.
latarka, żeby teraz mi nic nie wyskoczyło, bo twórcy potrafią takie rzeczy robić. Przeszliśmy tutaj, było spokojnie, a wracając już nagle coś tutaj może na nas wyskoczyć. O, żeby było śmiesznie, ale ciągle są to odgłosy, jakby gdzieś w pobliżu coś tam się pluskało. Dobra, czyli drugi punkcik taki niby bunkierowaty. To są bunkry zaznaczone. Tamten jeden był zakopany po prostu. Drugi bunkier zwiedzony. Moi drodzy przyjaciele. Idziemy do... Teraz do punktu jakiegoś. O, ten widzę, że jest blisko, więc idziemy do niego. Jestem ciekaw bardzo, czy ta mapa jest bardzo duża, czy tylko duża. O, tam biega jakiś mutancik. Ja pierdolę. Kościu, nie strasz mnie. Pójdź mi z... ile was jest? Ja pierdolę. O kurwa. Zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy. Czwóreczka, żeby się uleczyć. Dobra, 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 biegnij. Spadaj. Ja pierdolę, tyle to jeszcze na mnie nie wybiegło. Nigdy. O kurwa, o kurwa, po nas będzie zaraz. Ja pierdź. Dobra, biegnij, 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 biegnij. Kurwa, nie mam już leków. Niedobrze, niedobrze. Gdzie ja się mogę schronić? Do wody biegnij. Nadal za nami biegną, jak się wyleczyć? Kurde, biegną tutaj, no. Z jednym bym sobie poradził, ale nie z trzema. Nie, no idą za nami. Dobra, wiecie co? Kieruję się do tego punktu po prostu, bo... Czwórkę jeszcze raz spróbuję. Nie, nie mam żadnych leków, nie wziąłem. Dobra, tutaj trzeba zapas nosić przy sobie. Jeszcze mam jeden pomysł, ale jak wejdę do ekwipunku, to mnie mogą zabić chyba tutaj, co? Czy to się zatrzymuje? Spróbuję szybko batona wsunąć. Jednego. To mi da energię na pewno. Jeszcze jednego. Troszkę życia przywróciło, ale nie jakoś dużo. Zamykam to i biegniemy dalej. Biegniemy do punktu. Jestem bardzo ciekaw, co tam będzie. Oj, one w tych krzakach tutaj mają swoje leże chyba. Niebezpiecznie. Cię zląkłem troszkę. Podskoczyłem na krześle, kuźwa. Takie jumpscary to robią czasami, że to szok. Dobra, jeszcze kawałek i to jest jakby koniec wyspy tam. Można zobaczyć. Siódmy dzień już przeżyliśmy, jest 11:11, moi drodzy. Siedem dni za nami. Ciekaw jestem, ile uda mi się przetrwać. Na pewno jak ogarniemy tą grę i będę dalej nią zainteresowany, że no, będę miał jeszcze za mało wrażeń, to spróbujemy sobie zagrać raz jeszcze na jakichś trudniejszych ustawieniach. Bo nigdy sam The Forest mnie nie wciągnął tak na dłuższą chwilę. Ale może ta dwójeczka jakoś bardziej mi przypadnie do gustu, bo jak na razie bardzo mi się podoba. Jeszcze kawałek i będziemy. Zagrałbym na takim hardkorze po prostu, że jak raz zginiemy, no to już nie ma save'a, tylko po prostu koniec gry. Wtedy bym był bardzo ostrożny. Coś tu się działo, moi drodzy, coś tu się działo. Amunicja typu slug, czyli do shotguna chyba. A tu 9 mm do pistoletu. Cyk, jakieś druty. Plan deka, można tutaj bazę kolejną ustawić. Chociaż chyba nie ma co, zapiszemy sobie. O, coś tu jest jeszcze. Znowu amunicja, zapiszmy sobie tutaj grę tylko. Pęk, tak na wszelki wypadek. I coś tu pika, a to jeszcze kawałeczek dalej, tak? Tutaj był obóz ich, a tu się coś zadziało, moi drodzy. Tak samo jak tam przy tym gościu, co wisiał na linie. Tą stronę, coraz głośniej, głośniej. Oho! Ja się nie chcę bić. Czy jak ja tą głowę im wystawię? No ja cię kręcę, ja nie mam tej głowy. O
Obawiam się, że oni mogą chcieć ze mną walczyć. O, ja pierdzielę. Ty, no odejdź ode mnie. Nie masz głowy już, gościu. O kurwa. O shit, ty opierdol. Oho, co się zadziało teraz? Zabrali nas do swojego obozu. O ja pierdziel, szybko, szybko, szybko uwolnić. Szybko, 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 jakiś alarm robią. Będą mnie lizać, zaraz uciekamy. Szybko uciekamy, alalalala. No fucking way, man. Tam jest nasz plecak. O ja pierdzielę, mam tylko nóż. Gdzie ja jestem? Mam mapę, chociaż nie mam mapy nawet. Ja pierdzielę. Musimy się tam dostać. Tu są jakieś odstraszajki. A robimy to na szybko chyba, co? Trzeba ich trochę zmylić. Dobra. Ty mogę bić w ogóle? Czy tam mogę? O kurwa. Ty dziadu stary. Nie no, bez naszych przedmiotów to ja tutaj nawet nie mam szans. Ci na mnie lecą, dobra. Trzeba to szybko zrobić, moi drodzy. Hu hu hu. Pyk. Oj, to trzeba przytrzymać. Chyba będzie... to nas. Dobra, żyje, 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 żyje jeszcze. Trzeba tutaj przyjść na pewno. Papa, szybko. Gdzie to jest? Tutaj. Czyli w stronę bunkra na drodze, tak? Okej, pomiędzy tym punktem a bunkrem. Odzyskaliśmy przedmioty, żyjemy, oni nas tylko tam zawlekli. Ale nie mam w ogóle leków. Pod czwereczką patrzę, nie ma nic. Ciekawe, czy da się z liści jakoś... O! Z aloesu właśnie. Właśnie z aloesu to się robiło tylko. Jest tu jeszcze gdzieś aloes? Bo aloesu można było chyba tak po prostu użyć do uleczenia się. Dobra, szybko sprawdźmy. Aloes, aloes, aloes. Nie wiem, czy się gra zatrzymuje, jak tak robię, czy niekoniecznie. Gdzie jest aloes, moi drodzy? No, liście wszędzie, nic nie widać. Jakąś głowę mamy ze sobą, rękę. Tutaj ciasteczka, chrupki. Aloesu nie widać. Kostki mięsne. No nie, może jestem ślepy, ale ja nie widzę tu aloesu. Tu powinien być, tak jak są roślinki czy coś. Ewentualnie tu, ale są mieszanki energetyczne, to nie. Liście. No nie. Ja tu aloesu nie widzę niestety, dobra. Następnym razem. Te jagódki jak sobie zjem po prostu. Miam. Miam, coś mi dadzą w ogóle? Średnio, pragnienie odczuwam. Jeszcze się napij, kolego. Wypij prawym przyciskiem myszy. Dobra. I na razie tyle, nie będę kombinował. Idziemy do tego punktu, bo ja tam muszę... A tu co jest? Znowu jakieś jeżyny. O, jeżyny nie mieliśmy jeszcze. Jeszcze coś. Znowu jeżyny, tu jagódki. Znowu jagódki. Nie wiem, czy z tego coś się robi, czy jak to działa. O ja pierdzielę. Znowu tu idą. Co, to jest znowu do zabrania? Nie, nie, nie. Już nie. Pewnie jakbyśmy się przespali, to by nam się życie to zregenerowało, ale nie możemy, bo tutaj... ciągle ktoś nasłuchuje. O właśnie. Ja pierdzielę, jelonku. Tam idą, skurczysyny. Dobra, szybko do tego punktu. Musimy tam dobiec. Co to jest? Co tu jest? Jest, 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 patrzcie. Szmatka jest i tu można wykopać pewnie. A, na pewno to da się wykopać. Trzeba mieć łopatę, moi drodzy. Bez łopaty to tutaj nie ma co w ogóle przychodzić. Dobra, czyli kolejny punkt, w którym potrzebujemy łopaty. Od razu biegnę do kolejnego, bo tu nie ma... nie ma co. Myślę, że któryś... w którymś musi być łopata, bo... bez łopaty nie da się dalej kontynuować fabuły, powiedzmy.
W jednym i w drugim miejscu potrzeba łopaty. Idziemy sobie teraz do tego punktu najdalszego. Mam nadzieję, że uda się zregenerować to życie jakoś. Kelvin został, więc on nam nie pomoże. Nikt nam nie pomoże, no niestety, musimy radzić sobie sami. Widzę, że tutaj jest jakieś zejście na plażę i spróbujemy podejść na tą plażę. Zobaczymy, jak to wygląda. To dosyć szybko się męczę. Dobra, tu wydaje mi się, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Jakiś sposób na leczenie się muszę znaleźć, bo same tabletki to na pewno nam nic nie dadzą. Ten punkt jest w cholerę daleko. Wygląda w ogóle, jakby był poza wyspą. Śmieciarka przyszła. Jest. Mówię, przydałoby się tutaj, która jest godzina 13:30, no to jeszcze spać nie będziemy. Ale i tak przydałoby się zregenerować to życie jakoś. Jak nie tabletkami, to aloesem. Aloesu nie mogę w plecaku znaleźć. Pewnie z niego jakoś się tworzy w ogóle. Jak ładnie. Tworzy się pewnie z aloesu jakoś leki, ale jak? Dobra, jesteśmy na plaży na w miarę otwartym terenie, więc czuję się trochę bezpieczniej. Spróbujmy tutaj zbroja z liści. Znajdźmy jeszcze raz ten aloes, dajcie mi sekundę. Teraz jest trochę, nie ma liści tak dookoła, więc trochę więcej widać wszechświat równoległe. Co my tu mamy za książkę jakąś? Aloes, skup się, Kasior. Dlaczego ty nie widzisz aloesu? Tu są strzały różne, granaty, proca, plecak, to plecak po prostu, tu rączka, głowa, fajne rzeczy nosimy w plecaku. Ale aloesu za cholerę nie widzę, no. Tu jest butla, kurtka taktyczna, klikam lewym, ale się nie zakłada, więc pewnie ją mamy na sobie. Skóry, kamienie. No nie wiem, no ja tego nie widzę. Nasiona aloesu mamy, patrzcie. Czyli on samego aloesu chyba nie zebrał, tylko nasiona z nich pozyskał. Czyli będzie to można sobie wyhodować. Okej, no to na ten moment nie jesteśmy w stanie w ogóle się uleczyć. Ja chciałbym mieć trochę piórek. Na każde potrzeba 4 patyki mamy? Nie mamy, aha, no to nieważne. Dobra, podejdźmy sobie tutaj, bo widzę, że tam jakieś skrzynie są, może... Mewa. Pyk. Piórka. Pyk. Da i mewę możemy pokroić na mięsko. Nie patrzcie, dzieci. Oho. Ja pielciele. No chyba was porąbało. Mutanty do nas biegną. Kanibale, sorry. Ja cię kręcę. A kisz. A wyjmijmy naszą siekierę, o właśnie, bo ta jest lepsza. Może tak fajnie głowę ściąć. Tu akwalunga nie mamy, więc sobie pod wodę nie wejdziemy. Fajne efekty dźwiękowe są, że słychać, jakbyśmy serio byli nad morzem, tak buć, tak bum bum bum. Wiatr. Do wody mówię, nie wchodzę. Biegniemy wybrzeżem. Tu można te kamyczki zbierać, co? Fajnie, tu jakieś drzewko jest jedno jedyne. Da się na patyki. Patyki mogą się przydać. A, cały jeden patyk był. Okej. Tutaj krzaczki, w których pewnie mogą się pojawić tamte dzikusy. No tak, z łuku by było łatwiej zabijać tu coś. Ale z takiego lepszego łuku. Musimy znaleźć lepszy łuk. Trzeba trochę pozwiedzać dookoła naszej bazy. Może coś uda się znaleźć ciekawego. Bo to na pewno nie będzie tak, że będzie wszystko pozaznaczone na mapie, gdzie możemy znaleźć jakąś nową broń. Trzeba po prostu zwiedzać po swojemu. Tylko łatwiej jakby dało się na przykład stawiać jakąś flagę taką i wtedy na mapie widzimy... O, tu jest wejście troszkę. Wtedy na mapie widzimy ten punkt, ja bym sobie tak odznaczał po prostu, które miejsca zwiedziliśmy, w których coś jest. Takie checkpointy zaznaczał. Może jest jakiś sposób, a może nie. Patrzcie, na wodzie to jest ten punkt. Ja cię kręcę, jak my tam dopłyniemy? To jest chyba tamten ponton. Dobra, spróbujemy, no co? Do odważnych świat należy, prawda? I to jeszcze w tym odcinku nawet. Ja nie mam zielonego...
żadnego pojęcia, co tam może być. Oho, tam już mutanty łażą. Czy co to jest? Widzicie lewy górny róg teraz? Nie mam pojęcia, co to może być. Trochę wygląda jak mutant, ale też nie do końca. O, teraz, dobra, zrenderował się. O, ja cię kręcę, to jest jakiś z wieloma nogami. Zmutowany, mutacyjny mutant. Ja tylko przejdę boczkiem. Kolego, nie będę nawet z tobą zadzierał, bo tutaj mogą być jakieś przedmioty. Tu coś po sobie zostawiłeś. Patyki tylko z tego wypadają, tak? Dobra, dobre patyki. Jesus Christ. Jakieś wiadra, nic w wiadrach nie ma. Dobra, płyniemy chyba, nie wiem czy mogę tak w pław polecieć. Tu są jakieś kamizelki. Chyba się komuś nie przydały. Łódka. Mówię, akwalunga nie mam. Może być ciężko, ale płyniemy. Bo chyba są tu rekiny, co? Czy nie? Nie ma czegoś takiego. O, rybki są. Dobra, jestem ciekaw też, gdzie nam się nasz tlen pojawia, albo... Albo się nie pojawia. Dobra, płyniemy. Zobaczymy, jestem pod wodą chwilę. Czy coś się gdzieś pojawia? Nie, nic nie ma związanego z tlenem. Czyli on się po prostu zacznie topić. Albo nasza energia to jest tlen. Nie, nie mam pojęcia. Tak sobie płynąć widzę, że możemy w nieskończoność, dopóki nas nie zje coś. Na przykład jakiś rekin. Dobra, płyniemy, 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 płyniemy. Zaraz będę na tym pontonie. Dobra, wypływaj, wypływaj do góry. A, czyli spacja... O kuźwa mać, tam jest rekin. O ja pierdzielę, dobra, płyń, 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 nie zastanawiaj się. Nawet się nie zastanawiaj. Mam tyle życia, że na pewno mnie na jedno chapnięcie weźmie. Dawaj, 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 dawaj. Da się tu wskoczyć? Nie da się, o ja pierdzielę. Jak tu wejść, jak tu wejść, jak tu wejść, jak tu wejść, tak. Właśnie na to. No właśnie. Właśnie. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dawaj, no szybciej. Przecież ci rekin zeżył. O, cześć. Dobra, co my tu mamy? Pierwszy punkt, w którym nie trzeba... O, pistolet. Pięknie, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak można amunicję do tego zdobywać, oprócz znajdywania. Pyk, możemy sobie zastrzelić. Flara kolejna. Coś tu jeszcze było, jedzonko. I... Lokalizator GPS collected, moi drodzy. I co to oznacza? Że zdobyliśmy taki lokalizator o taki kolejny? A po co mi kolejny taki lokalizator? Mam pistolet. Mam amunicję 9 mm, 7 sztuk. Czy ja to mogę połączyć z... Coś mi się tu pokazuje? Nic na szaro jest. Dobra, czyli z niczym nie mogę połączyć. Interesuje mnie jeszcze, jak ja mam stąd teraz wrócić? Żeby mnie nie zażarł ten rekin. Czy ja mogę na przykład wziąć tą dzidę i go tam... pocharatać trochę? O kurwańska. Co to było? Halo. Ty, no nie wiem, gdzie on jest. Gdzie jest ten zawszczony rekin? Z której strony wypływasz? Teraz się okaże, że pod nami. Dobra, trudno, musimy, moi drodzy. Nie tak. Weź pistolet do ręki, w razie czego nie wiem, czy pod wodą można strzelać. Pokażcie mi najpierw, gdzie on jest tutaj. Załadować się R-ką nie da po prostu, możemy po prostu strzelić. Płyniemy. Nie ma co się zastanawiać. O nie, 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 w wodzie się nie da niestety nic. Nic zrobić, dawaj, pod wodę, pod wodę, pod wodę, pod wodę, pod wodę. I płyniemy przed siebie, nawet się nie zastanawiam. Płynę po prostu. Lo, nic za mną nie ma. Na minimapie widzę, że... jeszcze daleko do lądu.
O matko, bardzo daleko do lądu. Czy masz ten tlen, czy go nie masz? O kurwa. No i nas rzęsiarło. Gdzie się teraz pojawię? Pewnie dawno, dawno gdzieś. Ile udało ci się przetrwać? No to koniec, moi drodzy, dziękuję, cześć.